Wyobraźcie sobie, że idziemy do restauracji i z czystej ciekawości chcemy się dowiedzieć, jaki jest przekrój wiekowy gości restauracyjnych. Chodzimy od stolika do stolika i pytamy każdego, ile ma lat. To są odpowiedzi, i kolejna rzecz, jaka nas interesuje, to przedstawienie tych danych w jakiś rozsądny sposób, tak żeby było widać, jaki jest rozkład wieku gości w restauracji. Czy więcej jest młodszych, czy nastolatków? Może ludzi w średnim wieku, może są jacyś staruszkowie, bo jeżeli spojrzymy na te liczby zapisane w taki sposób jak tutaj, to właściwie niewiele widać. Taki zapis nie daje nam żadnego pojęcia o badanej grupie ludzi. To tylko nic nie mówiąca sterta liczb. Jak je uporządkować? Pierwszy pomysł, jaki mógłby nam przyjść do głowy, to powkładanie tych liczb w jakieś przedziały wiekowe, a potem zliczenie, ilu jest ludzi w każdym z takich przedziałów. No to zróbmy tak. Podzielmy wiek gości z restauracji na kategorie. Możemy je też nazwać przedziałami. Ważne, że nie są to pojedyncze liczby, tylko zakres liczb, od do. Tabela w pierwszej kolumnie przedział wiekowy, w drugiej kolumnie liczba ludzi w tym przedziale. Zróbmy przedziały na przykład dziesięcioletnie. Pierwszy przedział wiekowy od 0 do 9 lat. Zdefiniujmy wszystkie przedziały Aż do końca, aż do najstarszego, a potem będziemy zliczać ilość osób w każdym przedziale wiekowym. Drugi przedział od 10 do 19 lat. Trzeci od 20 do 29. 30 do 39. 40, 49. 50, 59 i ostatni 60 do 69. Starszych niż 69 lat chyba nie ma. No to po kolei. Ilu jest ludzi w tej restauracji w wieku od 0 do 9 lat? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześciu ludzi trafiło do pierwszej kategorii wiekowej. Ilu trafi do kategorii od 10 do 19 lat? Jeden, drugi i tu trzeci. Troje ludzi mamy tutaj. Myślę, że już widzicie o co tu chodzi. Następna kategoria, 20 do 29 lat. 1, 2, 3, 4, 5 osób. Następna kategoria, 30 do 39. Jedna osoba, tylko jedna w tej kategorii. 40 lat do 49. Dwoje. 50 lat. Dwie osoby. I ostatnia kategoria, jeden człowiek mieści się w tej kategorii wiekowej. No i mamy już jakiś obraz. Tak się rozkłada wiek gości w restauracji. Możemy też przedstawić dane z tej tabeli na wykresie. Wykres, który z takiej tabeli powstaje, nazywa się histogram. Bierzemy dane, wszystkie dane, które mamy, wrzucamy je do poszczególnych kategorii i zaznaczamy na wykresie liczbę danych, które trafiły do każdej z tych kategorii. Inaczej mówiąc, sprawdzamy, jaki zasobny jest każdy z ustalonych przez nas przedziałów wiekowych. No to rysujemy. Na osi pionowej będzie liczba osób. Największa liczba w drugiej kolumnie to 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na tej osi poziomej kategorie pierwsza od 0 do 9. W tej kategorii mamy 6 osób. W drugiej 10 do 19 mamy 3 osoby. Taki wysoki słupek. W grupie 20-29 lat mamy 5 osób. Następna kategoria: 30 do 39 tylko jedna osoba, 40 do 49 dwie osoby, 50 lat i więcej do 59 dwie osoby, i ostatnia kategoria: 60 do 69 lat. Jedna osoba. No i właśnie skonstruowaliśmy histogram. Wzięliśmy zebrane przez nas w restauracji dane, wrzuciliśmy je do przedziałów, do kategorii wiekowych. Ustaliliśmy sobie wcześniej, jakie przedziały wiekowe nas interesują, dziesięcioletnie. Od 0 do 9 dzieci, od 10 do 19 lat, grupa nastolatków i tak dalej. Potem zliczyliśmy, ile osób kwalifikuje się do każdej z tych kategorii, i namalowaliśmy odpowiedniej wysokości słupki. I teraz patrząc na taki wykres. Mamy już jakieś pojęcie o tym, jak się rozkłada wiek ludzi w restauracji. Widać na przykład, że musi to być jakaś restauracja, która na przykład rozdaje zabawki albo w jakiś inny sposób nagradza rodziców przychodzących z dziećmi. Jest tu dużo młodych ludzi. Może to restauracja przyjazna rodzinom? Wygląda na to, że jest tu dużo młodych rodziców z dziećmi. Może te starsze kategorie to dziadkowie tych dzieci. Może przychodzą całymi rodzinami, łącznie z dziećmi. Taki wykres już nam coś mówi. Wiemy już, co może się dziać w takiej grupie ludzi. Widzimy dużo dzieci, znacznie mniej ludzi starszych. Powtórzmy jeszcze raz: taki wykres to sposób na zobaczenie naszych danych. Tutaj mamy mnóstwo danych. Przeprowadziliśmy wywiad w restauracji, pytaliśmy wiele osób, ale niewiele takie nieuporządkowane liczby mówią. Mogliśmy na wykresie zaznaczyć każdą z tych liczb osobno byłby to wykres kropkowy. Albo gdyby na osi poziomej był osobno każdy człowiek bez podziału na kategorie, wtedy byłby to wykres punktowy, jeszcze inny rodzaj wykresu. Ale zamiast tego, zamiast mówić, że mamy jednego roczniaka, jednego trzylatka itd., to nie dałoby nam czytelnej informacji. Mielibyśmy dużo pojedynczych kropek. Zamiast tego narysowaliśmy histogram, czyli powrzucaliśmy naszych restauracyjnych gości do przedziałów wiekowych, do kategorii. Pytamy w takim układzie nie o każde dziecko osobno, nie o to ile mamy dzieci w wieku do 9 lat, nie o każdego człowieka z restauracji osobno, tylko o grupy ludzi. Tak powstaje histogram. Oczywiście histogramów nie stosuje się tylko i wyłącznie do badania wieku ludzi w restauracji. Stosuje się je do wszelkiego rodzaju danych. Do każdych danych, jakie jesteśmy w stanie zebrać i jakie chcemy przeanalizować.